Witam Was, moi drodzy, bardzo cieplutko i serdecznie. Wiem, troszkę mnie nie było, ale jak wiecie, nie zasypiałem gruszek w popiele. Świadczyły o tym chociażby ostatnie moje posty różne na Facebooku, gdzie puszczałem pewne zajawki odnośnie różnych tematów. Uwierzcie mi, dzieje się wiele w międzyczasie i teraz czeka Was bolesna seria. Nie zastrzyków w brzuch przeciw wściekliźnie, ale bolesna seria, w cudzysłowie bolesna, mam nadzieję, że bardzo przyjemna, seria poradników. Akurat dzisiaj przyszedł czas, kiedy bardzo miło mi jest zaprezentować nasz najnowszy produkt w postaci właśnie programatora ATB USP w wersji 4.2, który już kilka dni temu ukazał się w naszym sklepie internetowym, o czym nie omieszkałem również poinformować na Facebooku, natomiast nie było żadnego opisu co do jego możliwości, gdy tymczasem na fejsie również pojawiła się dziwna, pewna tajemnicza grafika z jakąś taką nazwą typu Plazmidy Atnel, nawet w sklepie widać Atnel Plazmids tutaj i jakieś takie ikonki. Co to wszystko jest? Właśnie dzisiaj chciałbym Wam wyjaśnić i jednocześnie nawiązać, bo tutaj też widać tą taką dziewczynkę ze świecącymi oczami, że troszkę tutaj, słuchajcie, spodobała mi się atmosfera tych plazmidów z gry Bioshock, więc to jest właśnie logo gry Bioshock, ale to powiedzmy w tym gdzieś klimacie chciałem to przedstawić, tak? Bo niektórzy doszukiwali się na Wikipedii, co to są plazmidy w komórkach i tak dalej. Owszem, to też jest z biologii, ale tutaj bardziej chodziło o takie klimaty z gry i te plazmidy, każdy z nich, każda ikonka właśnie będzie symbolizowała pewne nowe rzeczy. Jeszcze o poradnikach, które mają powstać, Wam powiem pod koniec, już w sferze tak zwanego luźnego ględzenia. Tymczasem przejdźmy do omawiania właśnie właściwości najnowszego programatora. Przełączam się na następny slajd i proszę bardzo, naszym oczom okazuje się przede wszystkim już większe zdjęcie naszego programatorka tutaj. Jak widzicie i widać pięknie opisy generalnie, co na nim siedzi, a więc widać, że jakiś jest protection buffer, power LED, no to są typowe, powiedzmy, trzy diody, chociaż w starym programatorze 4.0 tutaj mieliśmy taką diodę przewlekaną, a tymczasem to jakiś microswitch, słuchajcie, external reset, tak. W końcu programator został zaopatrzony, tak jak kiedyś w moich najstarszych wersjach, w ten przycisk resetu, czyli można powiedzieć, że przycisk resetu powrócił, po to, żeby można było resetować sobie wygodnie zewnętrznego procka w układzie, który, załóżmy, nie ma wyprowadzonego resetu, bo zwykle się nie stosuje, prawda? No bardzo wygodne rozwiązanie. Wprawdzie jest to w MKVR kalkulatorze, no ale nie zawsze mamy pod ręką, szybciej jest sięgnąć do przycisku. Co więcej, ten przycisk jest w miejscu tej diody z poprzednich wersji programatorów, co zapewnia jego pełną kompatybilność z naszymi obudowami do programatorów z naszego sklepu internetowego. Tam jest taka dziurka, ona była przeznaczona na diodę, tymczasem teraz będzie trzeba ją lekko powiększyć i ona będzie przeznaczona właśnie na przycisk reset, a więc diody signal LED, ta niebieska, ona nie sygnalizuje, tylko PWR jak standardowym USB ASP. Ona tutaj mrugając daje różne sygnały, o czym już wiecie ze starszych wersji programatora, ale tu będą jeszcze ciekawsze rzeczy. Dioda czerwona, która oznacza tryb programowania, ale nie tylko w związku z nowymi plazmidami. Oczywiście przycisk power switch, czyli przełączania zewnętrznego zasilania, pozostał taki jak jest, również kompatybilny z obudową, ale spójrzmy poniżej na ekranie, jak teraz wyglądają wyprowadzenia na złączu Kanda. Tadam, słuchajcie, o nie, to jest inaczej, nie, to jest inaczej niż każdy myślał. Do tej pory były, tak jak tylko tu na zielono, ISP, MISO, MOSI, MISO, SCK i RESET. Prawda? Tym się programowało mikrokontrolery. Po drugiej stronie GND, GND i VCC. To wszystko było. Tymczasem w najnowszej wersji programatora, spójrzcie, no, można było się spodziewać, jakieś tutaj wyprowadzenia I2C. Alternatywne wyprowadzenia pinów i one działają w zależności od tego, jak dobieramy się ze strony komputera PC, o czym jeszcze będzie mowa. A więc zobaczcie, magistrala I2C, tada! Halo, halo, stąd taki plazmid był tam o I2C, jeszcze to rozszerzymy, ale również magistrala SPI i to, dlaczego, wiecie, ISP i SPI to jest prawie to samo, tymczasem a tu możemy sterować nasze zewnętrzne, własne układy, takie jak różne pamięci EEPROM, wyświetlacze również, no ciekawostki, zaraz to się wszystko okaże i dlatego jest oprócz jakby RST jest alternatywnie sygnałem chip select, oczywiście może być dowolnie używany, ale także DC, data command, to jest przydatny, już mi się głos łamie, przepraszam, bo ostatnio strasznie dużo mówię. MOSI, a więc tu widać pełna magistrala ISP, ale coś jeszcze jest, słuchajcie, UART,
po dwóch stronach RX, TX, gdyby ktoś nie wiedział, to te dwa piny można wykorzystać jako właśnie, moi drodzy, UART. Przy czym uwaga, ten UART na dzień dzisiejszy w tym naszym programatorze służy głównie tylko na potrzeby upgrade'owania jego wersji, uaktualniania, o czym też zaraz będzie mowa, bo jak widzicie tutaj już taka w zajawce na górze widać, że jakiś firmware update, o co tu chodzi, jakiś internal API available, Delphi Leap USB support, Buffer I2C i host SPI. Na krótko tylko tak to opowiedziałem, teraz przejdźmy do szczegółów, tu może wyjaśnię tych jeszcze kilka czarnych ikonek. Otóż strzykawka oznacza, że będzie można przygotować sobie narzędzie albo skorzystać z gotowego atnelowskiego oprogramowania na PC, które, za pomocą którego będzie można wstrzyknąć coś do magistrali. Zobaczycie ciekawe przykłady na to. Będzie można zabawić się w doktora i podsłuchać, co się dzieje na danych magistralach. Aha, o, to zaczyna, znaczy może tak, podsłuchać też, to zaczyna być ciekawe. Możemy sobie, moi drodzy, znaczy może nie podsłuchać, a wybadać układy na magistrali, tak bym lepiej powiedział. Ten tutaj mózgownica oznacza, że możemy wymyślać jeszcze własne rozszerzenia do tego całego systemu, właśnie API, tutaj ten DNA symbolizuje system API, który zaczynam wdrażać i wkrótce też on ujrzy światło dzienne. A zatem przejdźmy do kolejnego slajdu, moi drodzy, czyli do odkrywania w końcu plazmidów. Ta-dam! Pierwszy plazmid, tarcza, w którą uderzają pioruny i nie mogą się przebić, gdy tu widzimy opis w postaci Ghostka, tak jak z Bioshocka, prawda, który śmiało broni się przed wszystkimi zakłóceniami, przepięciami i tak dalej. Otóż tak, bardzo jest ważne w porównaniu do przeróżnych produktów konkurencyjnych programatorów, prawda, które pochodzą z krajów Dalekiego Wschodu, że tak powiem w skrócie, które nie mają buforowania i bardzo często kończy się to tym, że coś się stanie nie tak z napięciami, niedopasowanie napięć. Początkujące osoby zwykle nie wiedzą o tym, co to są dopasowania napięć, podłączają do różnych napięć, powiedzmy, mikrokontroler, a inaczej jest zasilany mikrokontroler w programatorze i następuje bum, dymek i poleciało. U nas jest to bezpieczny programator, jak już wiecie, w poprzedniej wersji też tak było, to nie jest, ten plazmid może nie jest w całości nowością, ponieważ nasz programator pozwala pracować prockowi programowanemu w zakresie napięć od 1,5 aż do 5,5 V. Nie trzeba żadnych jumperków na zmianę napięcia, nasz robi to sam, ale dlaczego wspominam o tej protekcji? Dlatego, że jak widzieliście na poprzednim slajdzie, doszło również I2C, które również jest w pełni buforowane, to Wam jeszcze pokażę, zewnętrzne SPI, przeważnie w opisach nie ma buferet, ono jest buforowane, ale może nie w całości, bo niektóre sygnały, takie jak ten właśnie data command, nie są buforowane i tam już trzeba troszeczkę, że tak powiem, uważać, chociaż lekkie zabezpieczenia są. A więc mam nadzieję, że ten plazmid jest już wstępnie wyjaśniony, on tu nie wymaga jakichś przykładów praktycznych, te będą konieczne za chwilkę przy kolejnych slajdach, moi drodzy, a więc zabieramy się za kolejny slajd. Speed, faster than the competition. Oczywiście, szybszy teraz jest nasz programator niż programatory konkurencji o jakieś 20-30%. Moi drodzy, to nie są przelewki. Wbrew, oczywiście ja wiem, spotkałem się już na Facebooku z taką opinią, że a po co mi taki szybki programator? Ja tam mogę i powoli. No oczywiście, jak ktoś programuje raz na rok, coś programatorkiem sobie zrobi, no to ja rozumiem, no po co mu szybki? No można iść w tempie ślimaka, no przecież nikt nikomu nie każe używać szybkich programatorów, ale wiecie, gdy ktoś tak jak ja, ale tak jak wielu z Was, bo przecież Was znam i się z Wami kontaktuję, potrzebuję te procki programować co chwilę, wiecie, od nowa, ciach, nowa wersja, wgrać, ciach, no to wiecie co? Oczywiście, znowu powiem, przy programowaniu małych procków, a te Tiny, czy nie wiem, jakaś Atmega 8, to nie ma to takiego znaczenia, ale jak już sięgamy po większe procki, chociażby Atmega 32, 32 KB RAM-u i tu Wam za chwilkę zobaczycie ciekawe testy, czy też jeszcze większe, jak Atmega 644, 64 KB RAM-u, czy 128 KB, nie RAM-u, tylko przepraszam, flesza do zaprogramowania, to już zaczyna być denerwujące, gdzie wiecie, jeszcze w Eclipse, czy w tych różnych systemach mamy tak, że następuje programowanie, a później weryfikacja. Wziąwszy pod uwagę te dwa procesy, ja zwykle używam jednego, wziąwszy pod uwagę dwa, to tego czasu schodzi niemiłosiernie długo, a tu człowiek by już poprawkę wprowadził w międzyczasie, już coś od nowa wgrał i tak dalej. Więc słuchajcie, to przyspieszenie, dlaczego mówię od 20 do 30%? Dlatego, że to troszeczkę będzie zależało od komputera, od przepustowości USB. Słuchajcie, oczywiście programatory są zgodne na pewno z USB 3.0, to bez dwóch zdań.
Natomiast w większości to będzie prawie 30%, czasami lekko więcej, czasami powiedzmy mniej, dlatego z takim pewnym, ale daje to już naprawdę sporego kopa szybkościowego i dzięki temu rzeczywiście, jak sobie porównacie to z innymi, ale uwaga, teraz pewne wyzwanie, rzucam rękawicę. Otóż jak widzicie, konkurencja nie nadąża za naszym programatorem, tak, jeśli chodzi o szybkość, ale uwaga, nie chodzi mi tu tylko o programatory USB ASP, bo niektórzy mówią na różnych forach, że o, USB ASP to przeżytek, że on bardzo wolno działa. Bzdury, że aż po prostu tragedia. To już nawet w przypadku poprzedniego programatora było naszego dużo szybciej niż inne programatory, ale teraz szczególnie proszę Was, zwróćcie uwagę i zróbcie ten sam test, który za chwilkę Wam zaprezentujemy, ale to już ze studia poproszę kolegę tutaj, żeby ze studia pokazał na żywo krótkie doświadczenie właśnie tego speed testu na naszym programatorze i na programatorze jakimś klonie na przykład, tak? Żebyście zobaczyli, że ta różnica rzeczywiście jest. I zobaczycie, ale mówię, rzucam wyzwanie. Wy macie inne programatory, więc jeśli zdobędziecie nasz programatorek USB ASP 4.2, to proszę Was, porównajcie, albo nawet jak go nie zdobędziecie, to zróbcie test, bo przekażemy Wam materiały po tym poradniku do zrobienia tego testu, czyli taki wsad wypełniony po brzegi szklanka, czyli tak naprawdę pełny wsad do Atmegi 32, pełne 32 kB i żebyście mogli go tak samo odpalić za VR-Dudem, po prostu proste wgranie do procka, zmierzyć sobie czas, porównać z tym, co za chwilkę zobaczycie. Dobrze, ja już nie ględzę, oddaję głos do studia Atnel, żeby nam kolega pokazał tutaj praktycznie króciutki test, żebyśmy zrozumieli do końca działanie tego plazmidu Speed, albo jak już pokazałem na fejsie, Speedy Gonzales, słuchajcie, w takim filmiku. No se preocupen, Speedy Gonzales se los trae! ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! Dobrze, zaraz wracam, hej. Dzień dobry, halo, tu studio Ziemia Atnel. Dziękuję za głos. Tym razem to ja właśnie mam przyjemność zaprezentować już tak na żywo ten programator. Dziękuję koledze za głos. W takim razie może na początek szybciutko pokażę Wam go do kamery na żywo, jak to wygląda, jak się go weźmie już w łapki. Słuchajcie, akurat nie ten egzemplarz chciałem wziąć, tylko ten. O, proszę bardzo. Ten egzemplarz tutaj ładnie widać, będę pokazywał może parę rzeczy, tutaj widać nasz przełącznik, mikroswitch, za pomocą którego możemy resetować, pozostał przełącznik do włączania zasilania, mikrokontroler, tu jest właśnie protection buffer, czyli ten główny, który był już używany w starszej wersji programatorów, natomiast z tyłu jak zajrzymy, to tu mamy dwa tranzystorki, które właśnie to są buforem, buforują magistralę I2C, a więc jak widzieliście, kolega nie kłamał, mówiąc o pełnym buforowaniu. Teraz mamy szybciutko sobie przeprowadzić test szybkości tego plazmidu związanego ze speedem, a więc dokonajmy go. Przejdźmy zatem sobie w drugiej kamerze. Widzimy, jak widzicie, jaki zestaw ATB. Tu mam mikrokontroler Atmega 32 podłączony w zestawie. Nieważne, co tam jest, przygotowałem taki szybko dla testu i Wy będziecie mogli to powtórzyć dokładnie to samo. Zobaczcie, podłączę zatem nasz najnowszy programator tutaj do zestawu. Na chwilkę wyłączę w nim zasilanie, bo zobaczycie przy okazji, jak on będzie startował fajnie. A więc teraz zwróćcie uwagę, moi drodzy, na te dwie diodki. Tutaj na diodę niebieską, która jest obok przełącznika, będzie za chwilkę widać, jak ona będzie błyskała, i tą diodę czerwoną. Po włączeniu zasilania, nie tak jak w starym programatorze, się zaświecała, zapalała dioda niebieska LED, a czerwona była zgaszona. Teraz one sobie ładnie, naprzemiennie pomrugają. To jest oznaka, że prawidłowo startuje nasz programator. A więc zwróćcie uwagę na te dwie diodki. Gdy podłączę teraz zasilanie z USB, uwaga, trach. Widzicie, pięknie zamigały, no i potem docelowo świeci niebieska, tak jak miało być. Teraz sobie przełącznikiem suwakowym włączę zasilanie. Dzięki temu zobaczycie, że tu się zaświeci diodka niebieska, a tutaj na górze zielona. Tak? Troszeczkę przysłonię to przed światłem zewnętrznym, żeby można było widzieć, że te diody się zapalą. Uwaga, tu suwaczkiem przełączam zasilanie. Trach, jest. Tu widzicie, obok leży taki sam programator, tylko że w obudowie. Znaczy może nie taki sam, to jeszcze starsza wersja, ale tu będzie można taką obudowę założyć. Teraz mi gdzieś spod ręki zniknęła. A więc te obudowy śmiało pasują do tych programatorków. I teraz, dobra, przechodzimy do sedna, żeby też koledze nie zabierać czasu. Spójrzcie, tu mamy konsolę, jestem normalnie w konsoli, żeby już nie uruchamiać MKVR kalkulatora, każdy będzie mógł taki test wykonać. Zobaczcie, najpierw sobie zobaczmy, przygotowałem taki specjalny plik,
gdzie jest to polecenie dir, o dir.gwiazdka.bin. Przygotowałem taki plik, który się słuchajcie, nazywa m32-test.bin. Udostępnię wam ten plik. Zawiera on dokładnie, słuchajcie, jak mówiłem, jak kolega mówił, po brzeg wypełniony jest bajtami 32768 bajtów, a więc pełna, zapakowana na full at mega będzie, jak się ten wsad do niej załaduje. I teraz przygotowałem mały test, żeby z konsoli po prostu wrzucić i zobaczyć, bo AVR Dudę, jak wiecie, wrzuca i jednocześnie mierzy czas co do setnych części sekundy. Sprawdźmy, jak to wyjdzie z naszym programatorem, a wy w międzyczasie zauważcie, że zaświeci się dioda czerwona, która będzie oznaczała proces programowania, natomiast niebieska będzie sobie miluśko jako signal LED migała w trakcie, ona też jej szybkość jej migania będzie oznaczała wybraną szybkość programowania. Już o wszystkich właściwościach poprzedniej wersji programatorów nie będę tutaj teraz mówił i się rozwodził. A więc uwaga, odpalamy teraz test, tak? Muszę go tylko wybrać z powrotem tutaj. Jest test. Start. Proszę bardzo, leci. Diodki sobie, widzicie, niebieska miga, czerwona świeci. Leci tutaj czas, szybciutko ten cały wsad, słuchajcie, na maksa, oczywiście z prędkością maksymalną. I zobaczcie, czas załadowania, tadam, 6,44 sekundy. Bardzo fajny czas, jest on powtarzalny, aczkolwiek niekiedy może się zdarzyć, że troszeczkę tam się będzie w dziesiątnych częściach sekundy różniło. Zobaczcie, zapuszczam jeszcze raz. Pełny wsad, 6,38. Teraz nawet wyszło ciut szybciej, to już nie jest takie istotne, ta prędkość będzie zależała również od komputera, no ale żeby ten test można było do czegoś porównać, tak, bo jest mowa o tym, kolega mówił, że programuje to od 20 do 30% szybciej, to podłączmy sobie teraz jakiegoś programatora USB ASP, klona, słuchajcie, mam tutaj takiego klona, słuchajcie, zobaczcie, jak on wygląda śmiesznie, trach, bierzemy sobie klona, proszę bardzo, i poprzez klona teraz, tu pamiętamy było 6,38, no to teraz puszczamy poprzez klona naszego testa. Uwaga, trach! Leci sobie programowanie, już widać, że coś te procenciki wolniej lecą i ten czas, ale czekamy spokojnie, uwaga, uwaga, moi drodzy, jest 9,76 sekundy. Słuchajcie, ta różnica wyszła tutaj w tym przypadku nawet ciut większa niż 30, bo około 32-33% tak na oko widzę, słuchajcie. A więc jest różnica, jest wygoda. Już nie będę puszczał wam testów dla większych mikrokontrolerów. Łatwo sobie wyobrazić, że będzie to można prawie że wprost zwielokrotnić. Chociaż nawet sam tej próby nie robiłem, ale jak przygotuję wsady, to również dla większych mikrokontrolerów. I tak jak kolega mówił, ja również wam rzucam wyzwanie, że proszę sobie, jak pobierzecie ten plik, ten pełny wsad dla Atmegi 32, to sprawdźcie sobie, jak szybko się to programuje na takich programatorach jak JTAG Ice, AVR MK2, no jest wiele różnych programatorów przecież na świecie, ale zobaczcie, porównajcie, będziecie mieli wtedy punkt odniesienia, czy rzeczywiście USB ASP to jest takim, jak to niektórzy mówią, bez sensu, starym przeżytkiem i programatorem, podczas gdy tutaj ma tyle plazmidów jeszcze. A mam nadzieję, że będę miał, że kolega mi jeszcze pozwoli pokazać wam kilka doświadczeń. Tymczasem na tym bym zakończył ten test. Ślicznie dziękuję za uwagę. Halo, halo, kolego, można już dalej działać, omawiać plazmidy. Hej, już jestem. Halo, dziękujemy koledze ze studia Atnel. Mam nadzieję, że to wam uzmysłowiło tą jakość, tę szybkość i tak dalej. My możemy przejść za tym szybciutko, żeby nie przedłużać tego waszego cennego czasu, do kolejnego plazmidu, jakim jest, uwaga, Rejuvenation. Co to takiego jest, słuchajcie? New life with every update. Tak, tak, Rejuvenation to jest odmładzanie z angielskiego, czyli nowe życie z każdym update'em, aż mi ciarki przechodzą po plecach, ponieważ chyba jako pierwsza firma, może nie pierwsza, no nie pierwsza, ale postanowiliśmy wprowadzić programatory, w których będzie możliwość update'u jego zawartości, a zatem jeśli powstanie nowsza wersja softu do programatora, a jak mnie znacie, to wiecie, że ja tam lubię pogrzebać w środeczku troszkę, to będą powstawały nowe wersje, dzięki temu jak tylko się coś nowego pojawi, albo dzięki waszym sugestiom również na przyszłość, no to cóż, będzie można sobie taki programatorek wziąć i zobaczcie, nawet jak ktoś się obudzi, że tak powiem, po roku, będzie miał przerwę w programowaniu i nagle patrzy, ma programator ATB USB ASP 4.2, sprawdzi jego wersję, a ta wersja jakiś taki staruszek, co za problem ściągnąć sobie jakąś nowszą wersję, albo w ogóle najnowszą, baby, świeżutką, słuchajcie, i od razu używać, a zatem to jest objaśnienie tego plazmidu,
odmładzania, czyli update'u, ale znowu, żeby nie tracić czasu, chociaż tu już widzicie, że to będzie można robić właśnie nie poprzez USB złącze, ale poprzez RS-232. To dlatego sobie tam na początku wyjaśniłem Wam, że są wyjścia UART-a, prawda? Na razie one służą tylko do update'u, ale jest to update, który jest mega uproszczony, bardzo łatwy, tak żeby każdy mógł go zrobić. I tu znowu chyba najlepiej będzie to zobaczyć na żywym przykładzie, a więc znowu zapraszam naszego kolegę miłego ze studia Atmel, który teraz znowu w swoim, że tak powiem, warsztacie pokaże nam, o co chodzi z tą aktualizacją, jakie są, czy są zagrożenia, czy uda się zepsuć programator. No, wyjaśni tutaj nam parę rzeczy, a więc zapraszam do studia Atmel. Hej! Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Halo, halo, dzień dobry, tu ponownie ja z biura, może nie z biura, a z warsztatu atnelowskiego. Dziękuję koledze za głos. Mam przyjemność przedstawić kolejny test, zaprezentować w praktyce kolejnego plazmida. Przypominam, mowa szybciutko o programatorku ATB USB ASP 4.2. Jak widać z tyłu, też to jest widoczne, nawet widać dodatkowo w opisie, że jest to z magistralą I2C, o której jeszcze sobie będziemy mówili. Tymczasem, jak dokonać tego wszystkiego? Najpierw spójrzmy na ekran komputera. Odpalę sobie programik, który się nazywa i który będzie dostępny dla wszystkich. ATB USB ASP Update. Taką ma ikonkę. Klikam go dwa razy. Odpalam na ekran. Pojawia się właśnie tenże program z ikonką plazmidu Rejuvenation Plazmid, czyli odmładzania, moi drodzy. Tak, tak. Otóż ma on kilka przycisków, za pomocą których będzie można dokonać tak naprawdę tylko jednego Update Now. Najczęściej będziecie korzystali, ale popatrzmy co programik. On jest bardzo prosty, łatwy w obsłudze, intuicyjny. Pierwsze możemy sprawdzić, czy prawidłowo działa nasz programator, czy to jest nasz programator, ten właściwy, w którym można podmienić wsad, bo niestety w innych programatorach, w klonach niestety się nie podmieni i uwaga, nawet tego nie próbujcie, gdybyście wgrali tam jakiś bootloader, ponieważ grozi to z rzeczywiście fizycznym uszkodzeniem, może nie fizycznym, że się spali, aczkolwiek no taka sytuacja też może zajść, niczego nie gwarantuję. Nie można, broń Boże, próbować jakimiś metodami domowymi wgrywać tego wsadu do innych programatorów. A więc zobaczcie, spróbujmy sobie najpierw tutaj kliknąć przycisk, jakiś mamy przycisk Check USB Connection and Version, a więc klikam sobie w ten przycisk i pojawia mi się taki komunikat Connect Programmer into USB Port First. Aha, no to on się najpierw domaga, żeby mu podłączyć. Spójrzcie, zatem podłączam programator do USB. Zamrugał sobie diodami. Teraz być może go będzie potrafił wykryć. Uwaga, trach jest, rzeczywiście. Wykrył nam ATB USB ASP info. Podał, że mamy wersję firmware'u 4.2.0.5 i ona ma datę taką, czas dokładny taki. A tutaj w programie, zobaczcie, update'cie, również widzimy, że ten program update'owy ma w sobie tą samą wersję, więc w tej chwili nie ma jakby sensu jego uaktualniać, ale oczywiście można ponownie wgrać, to niczym nie zaszkodzi, zaraz to sobie zrobimy. Natomiast pamiętajcie, że jeśli się ukaże nowsza wersja firmware'u, to oczywiście ten programik cały będzie można sobie zupdate'ować. On się update'uje taką metodą, którą już znacie z innych programów atnelowskich. Tutaj mamy taką właśnie, a tu jest jeszcze zła nazwa, MK Menu Generator Update, tu musi być oczywiście inna nazwa. I za pomocą tego okienka, o tutaj tego przycisku, zresztą tu się pojawi informacja, będzie migała, że na przykład jest nowsza wersja tego programu, co oznacza, że jest nowsza wersja wsadu, na przykład będzie 4.2.0.6. I kiedy już tu będzie nowsza, w waszym programatorze starsza, tak?
bo tutaj widzicie, mamy 4.025, a kiedy się ukaże tutaj na dole 4.206, no to będzie sens wtedy update'ować. Jak tego dokonać? Oczywiście możemy to zrobić, jak mówiłem, za pomocą przejściówki USB RS232. Specjalnie nie mówię, że ATB USB RS232, wystarczy dowolna przejściówka, podkreślam, dowolna. Nawet ta z Dalekiego Wschodu, jeśli nie macie pod ręką ATB USB RS232, która ma swoje zalety, zaraz zobaczycie jakie. Ja akurat, no wybaczycie mi, że użyję właśnie przejściówki, zobaczcie to w drugiej kamerze, ATB USB RS232 i to w najnowszej wersji, która ma też pewne wygody nam daje, a szczególnie do tego zaprogramowania. Więc wystarczy będzie podłączyć taką swoją przejściówkę i zobaczyć, na którym ona jest porcie COM. W tej chwili u mnie w komputerze widoczny jest tylko dostępny jeden port COM1, więc nie mam podłączonej przejściówki, ale zobaczcie, jeśli podłączę teraz do USB drugim kablem się przejściówką, to spójrzcie, że w tym momencie już są dostępne dwa porty, drugi to jest właśnie COM17, więc należy wybrać prawidłowy port COM. Teraz należy podłączyć sobie, tylko teraz pytanie jest, słuchajcie, bo wystarczy podłączyć piny masę, uwaga, zaczynamy przede wszystkim od masy, masę przejściówki USB RS232 i piny TX, RX, o ile programator jest wpięty do zasilania do jakiegoś innego portu. Wtedy można, słuchajcie, w programatorze wyłączyć tutaj tym suwakiem zasilanie. Ta diodka sobie tutaj zgasła, widzicie, zielona. Może to pokażę tak, zasłaniając trochę paluchami, żeby było widać, o co chodzi. Widzicie, ta zielona dioda świeci. Wyłączam zasilanie z zewnątrz. Po co bowiem zasilanie ma przejść z tego programatora do przejściówki? Ona też ma włączone zasilanie. Widzicie, można albo tu wyłączyć zasilanie. Każda z nich ma swoje. Oczywiście można to zrobić tak, że odłączamy z portu USB programator. Nie trzeba. I teraz wystarczy podłączyć właśnie nawet trzema kabelkami. Teraz to już czterema kabelkami, bo trzeba zasilanie. Tylko że zasilanie będziemy brali stąd, więc przełącznik suwakowy należy przesunąć w pozycję do góry, moi drodzy, żeby był zasilony ten mikrokontroler. I uwaga, tutaj kabelki. Jeśli macie kłopot jeszcze, gdzie tam w tym naszym programatorze, który to był RX, TX, bo wiecie, trzeba to na krzyż połączyć, to tutaj mamy ten przycisk Kanda Connections Guide, proszę bardzo. I tu widać, że aha, na trójeczce mamy TX, do niego mamy zatem podłączyć RX-a z przejściówki, natomiast na pinie czwartym mamy pin RX, a więc tu trzeba podłączyć TX-a z naszej przejściówki, a więc widzicie taki podgląd na szybko, gdyby ktoś potrzebował. A później, jak prawidłowo podłączymy, to będziemy mogli sprawdzić. Zatem ja teraz zrobię tak, słuchajcie, moi kochani, na chwilkę rozłączę tutaj zasilanie i podłączę kabelkami, no po to rozłączyłem zasilanie, żeby mi się coś nie pomyliło. Proszę bardzo, włączam. I ponieważ na krzyż trzeba podłączyć, to te kabelki i zobaczcie, że w starszych wersjach przejściówek USB RS232, moi drodzy, nie było wyprowadzonego z tyłu sygnałów RX, TX. Teraz również są i w programatorze, i w tym, tylko trzeba je na krzyż połączyć. Uwaga, podłączam zasilanie w przejściówce i więc zasilanie powinno się pojawić od razu w programatorze. Uwaga, tutaj wprawdzie dioda leciutko się świeci, ta zielona, to nie ma co się martwić, bo to napięcie, wiecie, potrafi się żywić napięciem przez sygnały programujące. Uwaga, włączam, programator sobie zamigał diodami, widać było, że wystartował. Ok, skoro mamy podłączone, to możemy sobie teraz sprawdzić check RS232 connection, czy prawidłowo podłączyliśmy. Uwaga, klik. Jest, tada, proszę bardzo, sprawdziliśmy, że jest to w środku Atmega 88, 20 MHz, tak, to nie pomyłka, a więc połączenie jest prawidłowe. Przy czym ja jako ciekawostkę wam powiem, że mi trochę ciężko tymi przewodami, to nieraz można się pomylić, nie ten podłączyć, coś tam swajczyć, dlatego zobaczcie, taka jest dosyć fajna, opracowana metoda. Pamiętacie kiedyś takie kable od starych stacji dyskietek? Młode osoby pewnie nie pamiętają. Dlaczego o nich wspominam? Bo one miały tam tak zwany cross i tym crossem się podłączało do stacji dyskietek. Tutaj to obojętnie w którą stronę, ale zobaczcie, również zrobione jest na pinach, właśnie na których pinach? Trójce i czwórce. Jak widzicie, tutaj jest zrobiony taki cross, tak? I dzięki temu, i to jest tylko z jednej strony kabla, dzięki temu mogę sobie odłączyć, słuchajcie, te dziwne przewody połączeniowe i to jest ta właśnie wygoda pracy z tą przejściówką. Oczywiście ten cross może być obojętnie albo tu, albo tu. To nie ma żadnego znaczenia, prawda? No to sobie podłączmy, tak, tutaj sobie podłączymy obojętnie tą końcówkę. O, zobaczcie, jaka teraz wygoda programowania programatora. No jak mówię, to nie jest wymóg. Pokazałem wam, że można trzema kabelkami i z dowolnej przejściówki jeszcze, żebyście nie mówili później, że coś nie halo. Zobaczcie, podłączam, trach. Ja wiem, że jeszcze nie doszliśmy do sedna, czyli do wgania wsadu, ale tam też będzie bardzo ważna rzecz. A więc uwaga, zasilanko mamy, robimy jeszcze raz check
Jest, wszystko się zgadza, widzicie po tym ładnym kabelku, duża wygoda. Warto mieć takie dwa programatory, przejściówka USB RS232 jest zewnętrzna, też niesamowicie przydatna do różnych rzeczy. No więc uwaga, przystąpmy do update'u. Czy to będzie trudne? Uwaga, update now, a wy sobie w tym czasie spójrzcie, moi drodzy, w jaki sposób, czy będą migały diody teraz, tak? Uwaga, trochę tu przyciemniam i robimy update. Trach, poszło, leci, słuchajcie, diodka sobie miga czerwona. Proszę bardzo, komunikat na końcu, firmware in ATB USB ASP, updated successful, czyli jest w pełni. Oczywiście zobaczcie, proces jest zupełnie powtarzalny, można go powtarzać, jeśli na końcu pojawi się ten komunikat, w programatorze zaświeci się niebieska dioda, to znaczy, że operacja przeszła pomyślnie, ale my pomęczymy trochę ten cały układ i słuchajcie, spowodujemy mega awarię, czyli rozłączymy zasilanie w trakcie programowania procka. Zobaczymy, powinna się stać tragedia, no i co wtedy? Jak odzyskać programator, który będzie się wydawał być uszkodzonym? Zobaczcie, moi drodzy, w takim razie robimy update'a, a ja w międzyczasie wyrwę mu wtyczkę zasilania w trakcie programowania. Uwaga, update now, leci i uwaga, trach! Pod sam koniec wyjąłem. Kursorek cały czas taki miga. Nie mogę tutaj nic nacisnąć tak naprawdę. No trzeba poczekać na jakiś komunikat, który się zgłosi. Poczekajmy chwilkę. Jest komunikat. Uwaga. Błąd. Timeout. Nie udało się zaprogramować. O Boże, niedobrze. Słuchajcie, ten wygląda jakby był nieżywy. Nawet mu się nie ten... No teraz to mu się nic nie świeci, bo nie ma zasilania. Ale spójrzcie, co się będzie działo, gdy podłączę zasilanie. Uwaga. Podłączyłem zasilanie, a programator, zobaczcie, jak się zachowuje. Otóż migają diody i co więcej, gdybyśmy go podłączyli do USB portu, to będzie rozpoznawany jako nieprawidłowe urządzenie. No, nie dziwota, bo ma uszkodzony wsad, prawda? Ale czy to oznacza, że nie da się go odzyskać? Spróbujmy, słuchajcie. Podłączyłem go więc znowu, tak, to zasilanie. I uwaga, jeszcze raz klikam update. Uda się, czy nie uda? Ta-dam! Uwaga, klik. Jakby cofnęły się zmiany, ciach, leci od nowa programowanie, poszło, jest, słuchajcie, tadam, proszę bardzo, procek prawidłowo zaprogramowany, czy prawidłowo? Sprawdźmy, teraz podłączymy go do USB i tym żółtym przyciskiem sprawdzimy, czy jest prawidłowo zaprogramowany. Uwaga, klik, diodki sobie zamigały, to wszystko wskazuje, że jest OK. Klikamy check USB, proszę bardzo, jest wersja taka, po zaprogramowaniu powinna się pojawić ta wersja, która jest tutaj. Uff, to by było chyba na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się to podoba tak samo jak mi. Troszeczkę o tym opowiadałem, ale mam nadzieję, że praca z tym programem będzie banalnie prosta. Będzie się sprowadzała zwykle do tego, żeby pobrać program, pobrać jego najnowszą wersję, tak? Pobrać jego najnowszą wersję. Następnie, moi drodzy, kliknąć tak naprawdę update now. To wszystko. Wgra się w SAT i będziemy mieli nowego bobaska świeżutkiego. Nie będzie trzeba kupować nowego programatora, który będzie miał tam jakieś możliwości dodatkowe, o ile się hardware nie zmieni jakoś drastycznie programatora, ale tego nie planujemy. Teraz planujemy podziałać sporo właśnie raczej taką metodą, żeby każdy klient był w pełni zadowolony i mógł otrzymywać, uwaga, update'y do programatora są zupełnie za darmo, zupełnie za darmo. To jest również siła tego plazmidu i mam nadzieję, że tym bardziej, coraz bardziej każda wydana złotówka okazuje się warta grzechu. Słuchajcie, jeśli chodzi o nasz mikrokontroler, bo pomijając już wsparcie techniczne, jakie dostarczamy, o którym już bardzo wielu ludzi wie, i was, i klientów, to również teraz możliwość tych update'ów. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za możliwość zaprezentowania tej funkcjonalności. Zwracam głos do głównego studia. Heja!